Trwa kolejny etap prac przy sanockim hospicjum. Placówka razem z partnerem z Ukrainy wywalczyła dla siebie blisko 200 tysięcy euro. W ramach wspólnego projektu w Sanoku do tej pory szkoliły się ukraińskie pielęgniarki, a w hospicjum powstał monitoring i instalacja do muzykoterapii. Teraz przyszedł czas na zewnętrzne upiększanie placówki. Kolejny etap właśnie tutaj na zewnątrz budynku to prace budowlane, które polegają na zagospodarowaniu terenu, czyli utwardzenie placu dookoła budynku, ułożenie kostki brukowej, wybudowanie nowego ogrodzenia z cegły klinkerowej, zamontowanie bram wjazdowych oraz zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia. To jednak nie wszystkie prace, jakie będą wykonane na zewnątrz. Powstanie także zielony ogród, w którym pacjenci będą mogli wracać do zdrowia i spotykać się z rodziną. Pacjenci przybywają tutaj długo, my świadczymy opiekę długoterminową, jest to zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, więc ten pobyt długotrwały, czasami bez rodziny, wpływa negatywnie na sam proces terapeutyczny, na pacjentów, a więc no, wyprowadzenie ich, prawda, na zewnątrz, do tego terenu zielonego będzie wpływało korzystnie. Zieleń to nigdy nie przeszkodzi, przeciwnie, pomaga. Potrafi to uspokoić, zrelaksować się, wyjść z niektórymi paniami, które są w stanie usiąść na wózku, wyjść na świeże powietrze, zobaczyć sobie zieleń, drzewka, może porozmawiać z rodzinami czy z personelem. Myślę, że tak, że to jest potrzebne i czekamy na to, aż się to wszystko zakończy i będzie nam przyjemnie pracować. Hałas i zamieszanie, jakie występuje przed budynkiem w związku z pracami budowlanymi, nie przeszkadza pracownikom. Trochę huczy, ktoś coś tam nabija, ktoś coś robi, ale daje się wytrzymać, tym bardziej, że mamy nadzieję, że to się w końcu wszystko poukłada, w sensie tych kostki, zieleni, ławeczek i będzie bardzo przyjemnie. Prace budowlane trwają nie tylko w Sanoku. U partnera z Ukrainy w mieście Winogradi w starych koszarach wojskowych powstaje hospicjum na wzór sanockiego. Na jego budowę Unia przekazała blisko 800 tysięcy euro. Na Ukrainie niestety, ale opieka hospicyjna, opieka długoterminowa nie jest tak rozwinięta jak w Polsce. Dlatego jesteśmy dumni, że Ukraina bierze przykład z nas. Na tym jednak nie koniec wspólnego projektu. Sanocka placówka po zakończeniu wszystkich prac budowlanych zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.